Najnowsze wydanie tygodnika Siedleckiego zaczynamy od tekstu o dwóch młodych mężczyznach, Sylwestrze Materze i Marcinie Kowalczyku, którzy 2 dni pod rząd udaremniali rajd pijanej lekarki wracającej do Siedlec z pracy w Mińsku Mazowieckim. Sylwester Matera jednego dnia wyciągnął jej kluczyki z auta. W kolejnym dniu Marcin Kowalczyk wezwał policję. W tym samym tekście piszemy również o pijanej nauczycielce z gimnazjum w Mordach, która wiozła swoich uczniów na zawody. Efekt tej jazdy jest taki, że nauczycielka ma złamaną nogę i prokuratorskie zarzuty, a jeden z uczniów kłopoty z kręgosłupem. Poruszamy także sprawę walki o rynek w Perysowie w powiecie gerwolińskim. Tam urzędnicy sprawdzają, kiedy wykiełkowały żołędzie, z których wyrosły w Perysowie dęby. Jeśli było to przed 2004 rokiem, to gmina zapłaci karę. Z kolei Milena Celińska pisze o tym, że aż 7 dni zajęło spółce Comgas naprawę uszkodzonego wodociągu w Łosicach. Awarię usunięto dopiero po naszej interwencji. W najnowszym wydaniu piszemy również o przedsiębiorcy z powiatu sokołowskiego Andrzeju Czerkasie, który w 2007 roku kupił szkołę od Urzędu Gminy w Ceranowie. Jednak po jakimś czasie okazało się, że został wprowadzony w błąd przez wójta i wcale nie kupił budynku, a jedynie 2 działki bez dojazdu. Przedsiębiorca stracił 4 miliony złotych dotacji przyznanej na stworzenie w dawnej szkole ośrodka szkoleniowego. Sprawa jest w prokuraturze. Mariola Zaczyńska pisze o Siedleckim Uniwersytecie III wieku, który obchodzi 10-lecie swojego istnienia i jest jednym z najprężniej działających uniwersytetów w Polsce. Studenci tego uniwersytetu jeżdżą po kraju, uczą się języków obcych, tańczą salsę, malują i wystawiają spektakle.